Buongiorno! Tutaj pan i pani spakowani, witamy się z Sycylii. I zaczynamy naszą podróż. Oh, sento il tuo cuore che... I to właśnie jest Sycylia. To już nie są Włochy, powiewam tak każdy Sycylijczyk. Sycylia to odrębny region, mający swoją własną muzykę, swój dialekt, swój niepowtarzalny klimat. Jest tutaj wszystko. Morze, białe plaże, czarne plaże, jaskinie, wąwozy, wulkany. Każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Sycylia to odrębna kultura. Przyjeżdżając tutaj, czujecie, jakbyście cofnęli się przynajmniej z 50 lat. Dużo rzeczy wytwarzanych jest wciąż tradycyjnie, według rodzinnych receptur. Sami tego doświadczyliśmy, co pokażemy wam w jednym z naszych vlogów. Ale dobra, formalnie Sycylia należy do Włoch. Znajduje się na samym ich południu. Jest to największa wyspa na Morzu Śródziemnym, położona przy Półwyspie Apenińskim, od którego oddzielona jest tylko wąziutką ciśniną mesyńską. Nie wiem, czy wiecie, było o niej głośno, ponieważ pewien 28-letni Włoch po prostu zasnął na materacu i przepłynął na drugą stronę ciśniny u wybrzeży Sycylii. Służby ratunkowe znalazły go dopiero po 9 godzinach. Także taka anegdota, uważajcie, bo tutaj można się tak wychillować, że aż, no, odpłyniecie. Ale do brzegu. Co chcemy zobaczyć na Sycylii? Ze względu na to, że przybyliśmy tu na 6 dni, postanowiliśmy skupić się nie na całej wyspie, a na jej części. A konkretniej na południu i na zachodzie. Sorry Etna, no może kolejnym razem. Zaczynamy w Katanii. Stąd udajemy się wprost do Caltagirone, następnie Enna, Piazza Armerina, Porto Empedocie i Agrigento. Następnie ruszamy dalej na zachód, przez miejscowość Gibellina do Trapani. Wreszcie dotrzeć do stolicy Sycylii, Palermo. Z Palermo ostatniego dnia będziemy wracać już prosto do Katanii, żeby oddać samochód i wrócić do kraju. Także tak to się rysuje. Najbardziej jak na razie doceniam to, że zbliża się połowa listopada, a tutaj można iść bez czapki, bez kurtki. Przed chwilą świeciło słońce, pan spakowany na krótki rękawek, czapeczkę z daszkiem, tak można żyć. We Włoszech nie ma sensu polecać konkretnych miejsc, gdzie zjeść, ponieważ takich jest pełno i między innymi teraz za mną, więc wystarczy wyszukać to, które wam najbardziej się spodoba, sprawdzić, czy są tam na przykład paniny, które wam będą smakować i wybierać. Ja bym powiedziała, że po prostu warto się przejść i po tak. prostu zatrzymać się w randomowym miejscu. Bo jest pełno ukrytych takich miejscóweczek, nie tylko te Trip Advisora się sprawdzają. Warto też wyszukać je samemu. O, jak widzicie tutaj teraz za mną, może niezbyt fajne miejsce, bo przy ruchliwej ulicy, ale chodzi mi o to, że jest pełno miejsc, gdzie można zjeść sobie na zewnątrz. I zaczynamy śniadanie w iście włoskim stylu. Czyli od cappuccino i paniny. I każdemu polecamy taki właśnie począteczek. Pistacjowe ciastko z pistacjowym nadzieniem. Bardziej pistacjowo się chyba już nie da. To się dopiero nazywa dolce vita. Przy tej okazji warto wspomnieć, że będziemy poznawać smaki Sycylii i w każdym odcinku będziemy pokazywać wam, co warto zjeść, jak to wygląda, ile kosztuje, także oglądajcie nasze odcinki dalej. A my postaramy się pokazać wam najlepsze sycylijskie specjały. Słyszeliśmy, że włoskie miasta charakteryzują się tym, że często wisi tutaj nad nami pranie, ale słuchajcie, dzisiaj chyba sąsiedzi wszyscy zmówili się na białe. Zobaczcie. Co flagi takie? Ale numer, po prostu to jest podpucha i to są takie białe kawałki materiału jakiegoś, które no, tylko udają prześcieradła. O symbolikę tego musimy się chyba kogoś dopytać. Za mną stoi fontanna słoń, który bardzo wpadł mi w oko i mi się spodobał. I wyczytałam właśnie, że to jest symbol tego miasta. Jeśli chodzi o parkowanie samochodu w miastach tutaj we Włoszech,
białe pasy na jezdni oznaczają, że są parkingi darmowe, niebieskie, że są płatne, a żółte oznacza, że tam nie wolno parkować, to jest tylko dla mieszkańców, tam mogą wam wlepić mandat, tam nie stawajcie. Warto pamiętać, że niektóre maszyny do parkingu nie wydają w ogóle reszty, więc my zapłaciliśmy o 1 euro więcej niż trzeba było za parking. A teraz idziemy sprawdzić, czy wszystkie opowieści o tym, że na Sycylii ludzie jeżdżą jak szaleni, nie przestrzegają zasad, nie zatrzymują się na stopach, na rondach się zatrzymują, żeby coś sprzedawać i handlować. Czy te wszystkie historie są prawdziwe? No, bo teraz czeka nas co najmniej godzina jazdy i zrelacjonujemy wam, że rzeczywiście po sycylijskich drogach porusza się aż tak źle. To jest nasz samochodzik na 6 dni na Sycylię, Fiat 500. Jedziemy. Droga jest spokojniutka, nic złego nie widzieliśmy, oprócz tego, że ludzie jeżdżą bez świateł. Na razie jest chill na drodze. No i dojechaliśmy, jesteśmy w Caltagirone. Jedno trzeba temu miastu przyznać, jest bardzo fajne na start, bo jest mega urokliwe. To się nazywają wąskie włoskie uliczki. Chodników nie uświadczycie szerszych niż to, co właśnie widzicie teraz. To też taki urok małych włoskich miasteczek. Podczas siesty jedyne na razie sklepiki, jakie spotkaliśmy otwarte, to były sklepiki z oczywiście ceramiką, bo z tego słynie właśnie to miasteczko. I co ciekawe, na zapleczu każdego jest osoba, która ma swoją pracownię i tam wyrabiają tą ceramikę na miejscu. Bardzo fajna sprawa. Nie tania, ale bardzo fajna. Miasto zawdzięcza nazwę Arabom, którzy najechali tę ziemię x lat temu. Właśnie oni to rzemiosło tutaj rozprzestrzenili i kultywowali tą tradycję. Dzisiaj można podziwiać tą ceramikę w zasadzie w każdym zakątku tego miasta. To, że jest tutaj tyle tych ludzi, którzy uprawiają tą ceramikę, no to jeszcze bardziej sprawia, że chce się przechodzić tymi uliczkami i wszędzie zajrzeć i zobaczyć, co robią, bo wszystko jest takie piękne i chce się mieć wszystko u siebie zaraz w domu. No ale bagaż podręczny na to nie pozwala. Tyle dobrego, że można chociaż nacieszyć swoje oczy. Bardzo mi się podoba kolor tych płytek i mogłabym mieć takie u siebie zdecydowanie. I zauważyłam, że budynek za mną ma ramy okien też w tym samym kolorze, więc generalnie maci-maci. Niezła jest ilość, słuchajcie, tych schodów. Każda mozaika na każdym stopniu jest inna. Najciekawsze jest to, że słuchajcie, to jest wszystko ręcznie robione i to jest w ogóle totalny sztos. Są przepiękne. Serio. Spróbujemy się wspiąć i zobaczyć wszystkie. Czytaliśmy, że są tu różne niezwykłe i niecodzienne wzory na tych mozaikach i prawda. Hydry, potwory, coś w rodzaju sfinksa. Niektóre dziwne jakieś scenki rodzajowe mieli fantazję. Zobacz, bo te roślinki wyglądają jak to by był dom z ogródkiem, nie? Sto czterdzieści jeden, sto czterdzieści dwa. No trochę tego jest, a tak na poważnie to żartuję, nie liczyłam tego, ale przeczytałam w przewodniku. A gdzie jesteśmy? Jesteśmy teraz na schodach świętej Maryi? Czekaj, muszę to sprawdzić. O nie. A gdzie jesteśmy teraz? Na schodach...
na schodach Świętej Maryi. Nie, no ja nie dam rady z tym. Torna il sole sopra la città e tutto brilla di colore. Una farfalla vola qua e là e si riposa sopra un fiore. Jechaliśmy z Katani tutaj troszkę ponad godzinkę i co? Czapka, szalik i kurtka z powrotem. Jednak opłacało się wziąć ze sobą też zimowe rzeczy. No generalnie jak już pojechaliśmy troszkę wyżej, to czuć zmianę lekką klimatu. Ubierzcie się jakby coś w listopadzie na cebuleczkę, warto. A po drodze kilka street arcików. Sole sopra la città e tutto brilla come il mare. Il vento caldo dice amore, amore. A to co? Wielka paszcza. To jest dziwne. Non c'è pioggia che ci bagni. Jakbym powiedział, że mieszkam pod 105, to do których drzwi byście zakołatali? In tutti i sogni che farò insieme a te. Jeżeli ktoś z was jeździ na deskorolce, hulajnodze, rolkach, to zdecydowanie nie są, słuchajcie, tereny do zjeżdżania. Albo wiecie co, zmieniam zdanie, do jazdy ekstremalnej nadaje się ideolo, na przykład na rowerze górskim. No dobra, weszliśmy, to teraz trzeba zejść. Podsumowując, ja uwielbiam ceramikę i bardzo się cieszę, że tutaj przyjechałam zobaczyć, jak to wygląda, i te schody robią naprawdę duże wrażenie, przynajmniej na mnie. Słońce nam ucieka, dlatego my będziemy się zbierać, nakręcić kilka ujęć z drona, bo to, co jest za mną na żywo, wygląda przepięknie i koniecznie chcemy to złapać, zanim słońce zajdzie. Jedziemy! Bello dal profumo maleante. Dojechaliśmy już do Enny, zrobiliśmy teraz przystanek na jedzenie, o którym ma się teraz powie dwa słowa. Tak, moja pizza jest z mozzarellą, posypana pistacjami, z szynką parmeńską i pesto też z pistacji, więc jestem mega ciekawa. A Adrian ma tradycyjną pizzę margaritę i do tego mamy bruschettę z parmezanem. Czyniąc długą historię krótką, chodzi o to, że we Włoszech jak najszybciej trzeba przejść do konsumpcji pizzy włoskiej, bo to jest po prostu must. Jesteśmy już po jedzeniu i mamy takie przemyślenia, że jeśli chodzi o pizzę, to była dobra, rzeczywiście, ale nic nie urwała. I myślimy, że Włochy stać na więcej, za to bruschetta była mega i mogłabym zjeść jeszcze więcej, ale już nie mam miejsca. I tym kulinarnym akcentem kończymy ten odcinek pierwszy o Sycylii. Jeżeli wam się podobał, znaleźliście jakieś fajne inspiracje lub po prostu podoba wam się to, co robimy, to tak jak Asia pokazuje, kciuki w górę. Bardzo kręci nas kręcenie filmu, więc taki feedback od was jest zawsze mile widziany. Dodam jeszcze tylko tyle, że subskrybujcie, komentujcie i bądźcie z nami. Do następnego!